Dzień dobry. Dzień dobry. Spędzimy ze sobą najbliższe półtorej godziny. Skąd wiecie, że miło? Się okaże dopiero, ale zakładam, że będzie miło. Ja nazywam się Marek Zieliński, ja pracuję tutaj na uczelni od 12 lat już prawie i zajmuję się tym, co nazywa się generalnie komunikacja międzyludzka. Aczkolwiek przede wszystkim z wykorzystaniem jej w biznesie. Są różne aspekty wykorzystywania komunikacji międzyludzkiej w biznesie i ja chciałbym dzisiaj poprosić Was, abyście skupili się przez chwilę na takim temacie jak sztuka przekonywania. Będę Was też prosił o kilka prostych ćwiczeń w trakcie naszego dzisiejszego krótkiego spotkania. Mówię krótkie, ponieważ o tym my uczymy przez 2 lata. A ja dzisiaj mam niesamowicie trudne zadanie nauczyć Was tego tak naprawdę w niecałą godzinę, ale mam nadzieję, że się uda. Nieważne, czy gotowi, czy nie gotowi, zaczynamy. Zaczniemy od prostego pytania. W którą stronę kręci się ta pani? Powoli, powoli. Według Ciebie, w którą stronę się kręci? Przez Twoje prawe ramię, czy przez Twoje lewe ramię? Przez Twoje prawe. Według Ciebie? Zmienia kierunek. Jak to zmienia kierunek? Dobra. A według Ciebie? Czyli kręci się przez swoje lewe ramię w tę stronę, tak? Według Ciebie? Znowu w prawo. A jak według Ciebie? I widzisz to faktycznie? Tak? Super. Tylko w prawą stronę. Tylko w prawą. A według Ciebie? W lewą. To teraz powiem Wam, jak to wygląda faktycznie. To jest oczywiście sztuczka. Sztuczka, którą zrobiono w komputerze i ona się kręci w zależności od tego, kim Wy jesteście. Albo w prawo, albo w lewo. Już teraz tłumaczę. Dla osób, które widzą, że ta baletnica, nazwijmy ją, że to jest baletnica, kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czyli przez swoje prawe ramię, znaczy, że jesteście bardzo kreatywni. Czyli znaczy to, że potraficie myśleć abstrakcyjnie i dla Was bardzo mocno liczy się kreatywność, kreacja. Dla osób, które widzą, że ta pani kręci się w drugą stronę, a więc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, znaczy, że inna półkula mózgowa jest bardziej aktywna i znaczy to, że do Was trafiają bardziej argumenty logiczne. Zaraz powiem, jaki był cel akurat tego pytania. Ok, popatrzcie przez 3 sekundy. Kogo tutaj widzisz? Znacie to? Tak. Skoro mieliście, to wiecie, że to są dwie panie tak naprawdę. Jest oczywiście, jest starsza kobieta i młodsza kobieta. Dlaczego pokazałem te dwa ćwiczenia, dlaczego zrobię? Tak, widzisz to już? Super. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że wszyscy to znacie i wszyscy to już widzicie. Z tego względu, że tak naprawdę to, jak postrzegamy świat, to jakie wnioski wyciągamy często z rzeczywistości, która nas otacza, zależy od tego, kim my jesteśmy. Jak działa nasz mózg, jak nas trochę też wychowano, gdzie, z kim przebywacie, z kim bawicie się, z kim razem się uczycie, do jakiej klasy chodzicie. A tak naprawdę, i to sobie zapamiętajcie po tych dzisiejszych zajęciach, każdy człowiek jest inny. Tak jak patrzę na Was, najprostsza rzecz. Każdy z Was jest inaczej ubrany. Jesteście w miarę podobnie do siebie ubrani, ale każdy z Was jest inaczej całkowicie ubrany. I to jest najprostszy przykład na to, że każdy człowiek jest inny. Stąd też, jeżeli chcemy mówić o przekonywaniu kogoś, to do każdego trzeba podchodzić całkowicie inaczej. Ja chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć trochę o tak zwanej perswazji, czyli o sprawieniu, że ktoś będzie przekonany do naszych racji. Ale to nie jest manipulacja. Manipulacja jest wtedy, kiedy komuś szkodzimy. Perswazja wtedy, kiedy kogoś przekonamy do naszych racji i przy okazji wcale mu nie szkodzimy. I podstawą przy przekonywaniu kogoś do naszych racji są tak naprawdę emocje. Jakie znacie emocje? Pozytywne. Jakie na przykład są pozytywne emocje? Radość może być. Super. Śmiech jest efektem radości przypuszczalnie, a zgodzę się, że radość jest na pewno. Jakie znasz? Szczęście. Super. Miłość. Pięknie. Coś jeszcze? Radość już była. Smutek. Oczywiście, bo są i pozytywne, i negatywne. Jak? Strach. Oczywiście, że tak. I teraz podstawą jest to,
żeby umiejętnie z jednej strony nad emocjami panować, a z drugiej strony umiejętnie też je pokazywać. Stąd też chciałbym, żebyście pomyśleli właśnie o różnego typu emocjach i tak jak powiedziałem, nad emocjami trzeba umieć panować, ale trzeba też umieć odpowiednio pokazywać. Więc, tak jak jesteście koło siebie, spójrzcie na swojego partnera, partnerkę koło siebie, tak żebyście byli w parach dobrani. Muszą być pary, nie mogą być trójki. Ustalcie, kto z kim jest w parze. Macie pary swoje? Tak? Dobra. Zadanie jest bardzo proste. Chciałbym, żebyście najpierw jedna osoba, a następnie druga osoba powiedziała na przykład... Jak masz na imię? A ty jak masz na imię? Monika. Czyli zaczynamy w ten sposób. Asia mówi do Moniki jedno zdanie. Jutro jest piątek, ale chciałbym, Asiu, żebyś powiedziała to zdanie raz z miłością w głosie, raz z radością, raz ze smutkiem, a raz z żalem, raz ze złością powiedz, a raz miej pretensje do Moniki, a raz ze strachem, że jutro jest piątek. A Moniki zadaniem jest zgadywać, jak ona mówi. Dokładnie tak. A potem zamieniamy się w parach i Monika robi to samo do Asi. Wybieracie nie w kolejności. Wybieracie. Bardziej chodzi o to, żeby teraz pobawić się tym i pokazywać różne emocje. Gotowi? Start. A wy ze sobą razem. Jak masz na imię? Nie, nie może być. Wy razem ze sobą, wy razem ze sobą, wy razem ze sobą i wy razem ze sobą, tak? No, jutro jest piątek. Jak masz na imię? Jak? Alicja, ty masz na imię? Jak? Nicole. Alicjo, to ty z Nicole w takim razie. Tak? Jutro jest piątek. To nie trzeba było grać na komórce. Trzeba było słuchać. Jak jedna osoba powie wszystkie emocje, wówczas zaczyna druga. Ile jest grup w sumie? 10. Okay. Dobra. Gotowe? Okej. Okay. Asia mówi, że już wykonała. To teraz Asiu, chodź na środek. Mikrofon proszę. Nie bój się. Nie bój się. Okej. Okay. Asia, jutro jest piątek, powiedz z radością w głosie. Ale do wszystkich. Słucham? A może z miłością. Może być z miłością do wszystkich. Okej. Okay. A teraz ze smutkiem powiedz. Cześć. Bardzo dobrze. Ze złością. Jutro jest piątek. Super. A ze strachem? Bardzo dobrze, super. Dziękuję bardzo. Jak widzieliście, Asia pokazywała emocje głównie czym? Głosem. Oczywiście, że tak. Głosem, ale czy tylko głosem? Właśnie. Dodatkowo jeszcze pokazywała twarzą. Najważniejsze w momencie, kiedy chcecie kogoś przekonać do czegoś, kiedy w ogóle chcecie o czymkolwiek porozmawiać, to jest przygotowanie się. To jest tak samo jak sportowiec. Zanim osiągnie najwyższe umiejętności, zanim stanie się złotym medalistą na olimpiadzie, musi bardzo długo ćwiczyć, przygotowywać się. I tak samo wy, w momencie, kiedy jest sprawdzian, no to uczycie się, prawda? Zakładam, że tak robicie. A powinniście, bo to jest przygotowanie się. To jest przygotowanie się, wtedy osiąga się lepsze wyniki. I tak samo potem jest w momencie, kiedy będziecie w przyszłości pracować czy studiować, zawsze podstawą jest przygotowanie się. W momencie, kiedy już wiecie, jakie są emocje, w jaki sposób panować nad emocjami, to trzeba teraz umiejętnie przekazywać. I tak jak tutaj was pytałem, co robiła Asia? No Asia z jednej strony na przykład bawiła się głosem. Zgodzicie się ze mną, prawda? Z drugiej strony robiła różnego rodzaju miny, czy nawet w ogóle gesty. I to jest właśnie komunikacja. A więc przekazywanie pewnych emocji
oprócz tego, że emocji, to również merytorycznych znaczeń, drugiej stronie. Komunikacja musi być skuteczna. Komunikacja to są i słowa, i gesty. No i być może to znacie z internetu, a jeżeli nie, to zobaczcie, jak może wyglądać komunikacja taka u samych podstaw. Okej, okay. A jesteście w stanie, widzieliście tutaj emocje, czy nie widzieliście emocji? Była i radość, i złość, a komunikacja, i słowa, i śmiech, i gesty, wszystko tutaj miało miejsce. Jeżeli w przyszłości, ale też stojąc teraz już nawet u odpowiedzi, w momencie, kiedy jesteście pytani z jakiegokolwiek przedmiotu i chcecie pokazać, że jesteście pewni siebie i wiecie, co mówicie i nie boicie się odpowiadać, wiecie, co jest najważniejsze wówczas? Utrzymywać kontakt wzrokowy. Tak naprawdę podstawą wówczas, jeżeli chcecie pokazać pewność siebie, to jest kontakt wzrokowy. Czyli umieć spojrzeć drugiej stronie bez obawy prosto w oczy. Jak myślicie, łatwe czy trudne? Asia mówi, że trudne. Część mówi, że łatwe. To zróbmy proste ćwiczenie. Znowu w parach spójrzcie na siebie i przez półtorej minuty grajcie właśnie, kto pierwszy odwróci wzrok. Przez półtorej minuty. Ja włączam stoper. Nie mrugać wolno, oczywiście. Czas, start, półtorej minuty. Patrzycie sobie prosto w oczy w tym momencie. I już no, Asia przegrała. Półtorej minuty prosto w oczy. Monika, ty co? Minęło 20 sekund. Dziewczyny, jak się nie udało, to jeszcze raz. Można mrugać. To jeszcze raz. Jeszcze 20 sekund. Wytrzymajcie. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden.
Komu się udało przez cały czas? Wam się nie udało? Nie udało się. Na pewno wam się udało, super. Obserwowałem sobie, jak macie na imię dziewczynę? Gosia i? Antosia i? Antosia i Paulina, obserwowałem przez cały czas, brawo dla Antosi, dla Pauliny, widziałem, że wam się udało. Nawet uśmiechu nie było, było pełne skupienie, super. Brawo. To nie jest łatwe. Zobaczycie, że z czasem będzie coraz trudniej utrzymywać kontakt wzrokowy, tak samo jak kolejna rzecz. W momencie, kiedy utrzymujecie kontakt wzrokowy, to teraz trzeba drugą osobę słuchać. Ja poproszę w takim razie, jak masz na imię? Chodź Kacper, jak masz na imię? Jak? Zuzia. Kacper i Zuzia, chodźcie na środek. Chcesz Kacper mówić przez mikrofon? Będziesz mówił przez mikrofon. Zadanie jest następujące. Kacper teraz przez pół minutę, nie przez półtorej, przez minutę Kacper opowiadaj coś Zuzi, a Zuzia, a ty rób wszystko, żeby pokazać Kacperowi, że go w ogóle nie słuchasz. Że absolutnie cię to nie interesuje. Obojętnie, Kacper. Możesz opowiadać o swoim hobby, o wakacjach, o wszystkim, o tym, co dzisiaj się dzieje. Dzień ma 24 godziny. Może być. Czyli Kacper opowiada Zuzi przez minutę, a Zuzia pokazuje wszystko, żeby nie słuchać. Czas, start, Kacper. Dzień ma 24 godziny, miesiąc ma 31-30 dni. No, Kacper. Super, okej, Kacper, bardzo dziękuję. Co robiła Zuzia? W jaki sposób pokazywała, że Kacpra nie słucha? Dokładnie tak, patrzyła się w górę, brawo. Co jeszcze robiła? Nie utrzymywała kontaktu wzrokowego. Brawo, Zuziu. Właśnie o to chodziło. Poczekaj, Kacper, jeszcze będzie drugie zadanie. Podstawa to jest kontakt wzrokowy. W momencie, kiedy ktoś nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, znaczy, że nas nie słucha. I tak samo, rozmawiając na przykład z nauczycielem, jeżeli patrzycie cały czas przed siebie, pod siebie znaczy się, na podłogę, to znaczy, że się stresujecie, nie wiecie. Zawsze trzeba kontakt wzrokowy utrzymywać. Dodatkowo tak. Nie bój się patrzeć w oczy, znaczy, że wtedy umiesz. Zawsze taka jest reguła. Okej, a teraz zamieńmy rolę. Czyli Zuzia opowiada Kacprowi coś przez minutę, a Kacper, a ty powinieneś pokazywać przez cały czas, że Zuzię słuchasz. Pokazuj tak, że słuchasz. Czyli odwrotnie. Tak jak Zuzia miała pokazywać, że ciebie nie słucha, to ty, Kacper, pokazuj, że słuchasz. Zuzia gotowa? Minuta czasu dla Zuzi, a Kacper powinien słuchać Zuzię i pokazywać, że słucha. Czas start. Okej. Okay. Poczekajcie sekundę. Czy Kacper pokazuje, że słucha teraz? A co powinien Kacper robić lepiej? O właśnie, Kacper, powinieneś faktycznie podejść bliżej być może. Ucho nadstawić. Co jeszcze? Potakiwać, Kacper. Zgadzasz się z tym, że masz brązowe sznurowadła? A widzisz, a mi przytaknąłeś. A Zuzi nie przytaknąłeś. Wejść w konwersację. Zapytać Zuzię o coś. Tak? To jeszcze raz, Kacper, próbujemy Zuzia. Zuzia mówi coś do Kacpra, a ty, Kacper, pokazuj Zuzi, że ją słuchasz. Utrzymuj, Kacper, kontakt wzrokowy z Zuzią. Przede wszystkim, Zuzia, opowiadasz. Kiwaj głową, Kacper, bardzo dobrze. Okej, dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Kacper. W momencie, kiedy kogoś chcecie przekonać do czegoś, cały czas trzeba obserwować, czy on nas słucha. Czyli w sytuacji takiej, kiedy Zuzia mówiła do Kacpra, a Kacper tak naprawdę nie pokazywał, że jej słucha, no to automatycznie Zuzia być może powinna zmienić w tym momencie
to, o czym mówi i zacząć mówić o czymś innym. Pamiętajcie natomiast o bardzo ważnej rzeczy. Nieważne, co zostało powiedziane, nieważne, jak to zostało powiedziane, ważne, jak to zostało odebrane. Bo często są problemy w komunikacji i teraz zobaczcie, jakie te problemy mogą być. Nie przeszkadzajcie, dobrze? Fatalnie się zachowujecie, nie przeszkadzajcie. Jak widzieliście, intencja była całkowicie inna, ale w związku z tym, że akurat ta osoba odczytała to, że druga osoba chce zepchnąć samochód, no to pomogła. Stąd też trzeba umieć pokazywać faktycznie to, o co nam chodzi. I chciałbym, żebyście teraz w parach, tak jak poprzednio była, na przykład Asia i Monika, tak jak byliście, czy Kasper i Zuzia ze sobą, pokazywali na twarzy różnego typu emocje. Spróbujcie pokazać teraz bez słów. Przedtem było ze słowami, a teraz bez słów. Zdziwienie, zadowolenie, smutek, lekceważenie, wściekłość, radość albo smutek. Spróbujcie pokazać na twarzy, a druga osoba powinna zgadnąć. Nie szkodzi. Dziękuję bardzo. Pokazujcie samą twarzą emocje. A druga osoba zgaduje, jakie emocje właśnie zostały pokazane. Już wiem, wiem, już było mówione. Zauważcie, że emocje można pokazywać nie tylko samą twarzą, ale część z was pokazuje również właśnie na przykład klaszemy w dłonie, kiedy się cieszymy. Chociażby. Jak jesteśmy wściekli, co pokazujemy na dłoniach? Są wtedy pięści. Dokładnie tak. A więc pokazujecie nie tylko i samą twarzą emocje, ale również całym ciałem. W momencie, kiedy mamy opanowane elementy komunikacji, to teraz trzeba zastanowić się, jak coś powiedzieć. Już teraz wiecie, jak coś pokazywać, ale teraz co powiedzieć i jak powiedzieć. Zawsze pamiętajcie, kiedy chcecie coś wytłumaczyć komuś, to trzeba podać, dlaczego tak jest. Gdybym ja chciał powiedzieć, że Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest najlepszym uniwersytetem w Poznaniu, to muszę powiedzieć od razu, dlaczego. W jaki sposób to zostało zbadane? Pewna pani podchodziła do kolejki do ksera i pytała, czy mogę skserować coś poza kolejką. Jak myślicie, wpuszczają osoby, czy nie wpuszczają? Oczywiście, że nie wpuszczają. Niestety nie wpuszczają. Podchodziła kolejny raz i mówiła, bardzo państwa przepraszam, czy mogę coś skserować poza kolejką, bo śpieszę się na pociąg. Wpuszczają? Oczywiście, że tak. No pani śpieszy się na pociąg. Trzecia część eksperymentu. Bardzo państwa przepraszam, czy mogę coś skserować poza kolejką, bo chciałabym coś skopiować. A właśnie już wpuszczają. Dlaczego? Ponieważ podała jakiś argument. Więc wy, kiedy za chwileczkę będziecie próbować przekonać innych do czegoś, zawsze powinniście pokazywać, ale dlaczego tak właśnie jest. Właśnie tak. Czy musi być argument, wytłumaczenie dlaczego. Unikajcie w ogóle słowa nie. Słowo nie jest bardzo negatywnym słowem i generalnie słowa nie powinno się unikać w naszych codziennych rozmowach, a zwłaszcza kiedy kogoś chcecie do czegoś przekonać. Spróbujcie znaleźć fajniejsze zajęcia niż te. Co to znaczy? Co to znaczy? Możecie szukać, ale i tak się wam nie uda. A i tak się wam nie uda. Słowo spróbuj automatycznie ma, niesie ze sobą element porażki.
I zgodzicie się ze mną, że w momencie, kiedy jest już tak ciemno i tak późno, to trochę jesteście zmęczeni, prawda? I przyznacie mi rację, że mimo wszystko takie zajęcia mogłyby się odbywać ciut wcześniej. I zauważcie teraz, co tu się dzieje. Mimo że zgadzacie się bądź nie, wszyscy przyznają rację. Wszyscy kiwają głową. To jest tak zwane zakładanie oczywistego. I kilka jeszcze prostych elementów, co jeszcze można robić w momencie, kiedy tłumaczycie. Możecie odwoływać się do tak zwanych reguł społecznego wywierania wpływu. Na czym to polega? Przede wszystkim, niesamowicie przekonują nas reklamy do siebie. Wszystkie dzieci żują gumę Mambę, więc też chciałbym ją żuć. Na czym to polega? Skoro wszyscy coś robią, to ja też chcę coś robić. Jeżeli wszyscy uważają, że piłka nożna jest fajna, no to każdy chłopak w klasie powinien w piłkę nożną grać automatycznie. Jeżeli jeden nie będzie grał, no to trochę może mniej będziemy go lubić, gdzieś w tym momencie będzie musiał trzymać się z boku. Kolejna rzecz. Jeżeli ja lubię siebie, lubicie samych siebie czy nie? No pewno, że lubicie samych siebie. To skoro lubicie samych siebie, a ktoś jest do was podobny, to też go lubimy. Czyli przykładowo, jeżeli będziecie akurat czytać... Co teraz czytać? Jakie książki? Zmierz. Jeżeli akurat czytacie Zmierz, to każda dziewczyna, która będzie czytała Zmierz, już jest twoją koleżanką, prawda? Siłą rzeczy. O, to jest horror. Okej. Okay. Kolejna reguła. Pamiętajcie, że szata zdobi człowieka. Szata zdobi człowieka i to, jak jesteście ubrani, to w jaki sposób przyjdziecie na przykład w dany dzień do szkoły, to też już o was o czymś świadczy. Zobaczcie, ja prowadzę zajęcie. Jeszcze raz, Kacper. Oczywiście, zawsze. Zawsze. Brawo, Kacper. To, że ja jestem w marynarce, to dlatego, że jestem prowadzącym zajęcia. Ja muszę być w marynarce, po prostu tak wypadało zrobić. I ostatnia rzecz, jeżeli coś jest niedostępne, to bardzo to cenimy. Co mówią w reklamach? Mówią w reklamach na przykład, że do wyczerpania zapasów jest dana promocja. Albo mówią, że jest to tylko i wyłącznie ograniczona partia sztuk. No i wtedy my to chcemy mieć. Więc tak samo również to działa przy przekonywaniu. I w momencie, kiedy chcecie argumentować, teraz dochodzimy do najważniejszej rzeczy dzisiejszego spotkania, to pamiętajcie, że nie można przekonywać kogoś dużą ilością argumentów. Jak myślicie, ile argumentów można podawać? 3 do 5, a według ciebie? 3 do 5, dokładnie tak. Jak zbyt dużo rzeczy się poda, to nagle człowiek się gubi. Wyobraźcie sobie, że macie przed sobą 30 rodzajów czekolad. O, a którą byś zjadł pierwszą? No właśnie. A teraz o to chodzi, żeby przekonać kogoś do racji swojej i w tym momencie po kolei, jeżeli będziemy jedli tą czekoladę, to dana marka się nie przebije. Ale jeżeli będzie wśród 3, 5, to się przebije. Stąd też 3 do 5 argumentów, nie więcej. Najważniejszy argument, który wy uważacie, powinien być powiedziany kiedy? Albo dokładnie tak. Tak jak tutaj Asia mówi i Kacper, albo na początku, albo na końcu. To jest absolutna podstawa. Dlaczego? No bo niestety, ale często człowiek nie potrafi słuchać. Dlaczego? No bo chociażby są gaduły, tak tutaj w pierwszym rzędzie, które przeszkadzają automatycznie innym i to już gdzieś tam umyka. A więc zawsze to, co najważniejsze, mówicie na początku i na końcu. Kolejna rzecz. Pamiętajcie, żeby argumenty były dopasowane do słuchacza. Czyli to, co... Jak masz na imię? To, co Marysia powiedziała o zmierzchu, no to automatycznie ja wiem, o co chodzi, więc możemy porozmawiać. Ale gdybym rzucił hasło, kto z was czyta teraz teorię ekonomii, no to nikt już w tym momencie nie będzie wiedzieć. O, Marysia. A więc argumenty, tak? Jasne. Tak więc argumenty powinny być dopasowane do słuchaczy. Do osoby, z którą rozmawiacie. Zawsze w momencie, kiedy rozpoczynacie kogoś przekonywać albo macie prezentację, na samym początku powinno się powiedzieć, jaki wasz jest cel. Chciałbym teraz was przekonać do tego, że można i teraz w tym momencie podajcie wasz cel. Na koniec cel należy powtórzyć. I ostatnia rzecz. Zawsze warto przekonywać w oparciu też o różnego typu akcesoria. Zobaczcie, że to, że dzisiaj wam pokazałem filmy, zdjęcia, to tylko wyłącznie po to, żeby utrzymać waszą uwagę. Inną metodą jest co? Na przykład pisanie na tablicy. W momencie, kiedy rozmawialibyśmy na przykład o rozwoju telefonii komórkowej, no to automatycznie pokazywałbym wam telefon.
zawsze można wykorzystywać różnego typu akcesoria, bo one zawsze będą podkreślały i pomagały przy przekonywaniu drugiej strony.